tym naszym pierwszym zadaniem było pomoc rodzinom internowanych. Zbieraliśmy, no, paczki tak zwane robiliśmy, ale przede wszystkim musieliśmy zorganizować benzynę, żeby mogły rodziny pojechać do obozu internowanych. I to, żeśmy robili. Mauber był internowany, jeszcze kilka osób z zakładu i po prostu to były pierwsze akcje. To były pierwsze akcje, one były oczywiście nielegalne, ale powiedziałbym, nie spotykaliśmy się z trudnościami, żeby je organizować w tym sensie, że ludzie dawali to, co mieli. Szczególnym problemem była benzyna, ale też była organizowana. Więc to była pierwsza działalność bardziej spontaniczna i jakby oparta o funkcjonowanie struktur Solidarności w Zakładzie Pracy. Natomiast do takiego poważnego podziemia, no to pierwsza została wciągnięta moja żona. Daty nie pamiętam, bo żona twierdziła, że będę bardzo dobrym działaczem podziemnym, bo gdyby mnie nawet mieli pałkami tłuc, to sobie nic nie przypomnę, więc ale do niej trafiono poprzez struktury politechniczne, chyba Steinkow, ale raczej w pewnej pośrednio. Natomiast przyszedł Marian Maciejczyk, to pamiętam, do nas. I bezpośrednio do niej. Jakoś tam byli poumawiani hasła i takie różne inne rzeczy. No i no, na początku do mnie miał raczej taki stosunek ostrożny, bo mnie nie znał. No ale w końcu po którejś tam wizycie żeśmy rozmawiali w trójkę. I żona przejęła tą. Pierwsze były prace takie, że trzeba było gdzieś ramki zawieźć, odebrać jakiś materiał na białkowy, to ona to robiła. Ale po dwóch, trzech akcjach doszliśmy do wniosku, że mamy małe dziecko w 78 roku urodzone. Więc mówię, słuchaj, to lepiej będzie, jak mają kogoś zamknąć. Taka była rozmowa prowadzona. Niech lepiej mnie zamkną niż ciebie, no bo co ja z tą małą zrobię, nie? No więc, no i po prostu żeśmy na chłodno powiedzieli, że ja mam się zajmować, ale to nie było tak, że uciął nożem. Przez pewien czas, nawet chyba jakieś pół roku razem żeśmy, ona mnie wprowadzała w pewne prace, a ponadto trzeba było to zorganizować. Potem zostałem jakby zaakceptowany przez struktury. Mi się wydawało, że są miejskie, się okazało, że były to regionalne później. No i w ten sposób wsiąkłem.